Witajcie wszyscy! Z tej strony po raz kolejny Starke, no i gramy w Sekiro, jak zresztą codziennie, więc bez zbędnych ceregieli zdecydowałem, że no kontynuujemy zwiedzanie tej lokacji. Nie wiem, co było dalej w tamtej i w ogóle, ale no po prostu stwierdziłem, że jednak chcę tutaj bardziej pozwiedzać miejsce, które wydaje mi się, że powinienem na początku poznać. Jeszcze zanim pójdę tam, gdzie się udałem, więc no oczywiście idziemy. Co my tu mamy? No nieźle. Liczę na coś lepszego, ale też może być dobra. Więc tak, dzisiejszy plan jest prosty. Przedostać się za tą durną armatę, która ostatnio mnie prawie zabiła. Może przy okazji zostać niewykrytym. Przyjemne by było. W szczególności, że tutaj mogą zwabić tego grubaska, który tam gdzieś se łazi, więc to chyba tyle z mojego niewykrycia. No cóż, dobra, więc cóż, no widzicie, że ja nie należę do dyskretnych w tej grze. Ale Jezu, nie to sterowanie. Przyzwyczajenie z Dark Soulsów. Tak więc, no chyba się ich pozbyłem. No i cóż, chciałem przedostawać nowe zabawki. Gdyż nie ukrywam, tego akurat się spodziewam, nie ma co. Ale to? Dysza ogniowa, no nie wiem, jak to będzie działało, więc no można tak to ustawić i pogadajmy w końcu z nim. Sir, the man from before, right? I wanted to thank you for humoring my mother. That bell's troubled her for a long, long time. She kept muttering incoherently. Something about offering it to Buddha. Więc w sumie od niego się nic nie dowiemy. Może ona coś powie. Inosuke, my son, have you offered the bell charm to Buddha? Yes. Oh, my son, you really are a sweet boy. Tak sobie dopiero teraz zauważyłem, że on w jednym miejscu ma pobielały te włosy. Prawdopodobnie związane jest to z tym całym jego, no, tą przypadłością, smoczą, czy co tam jest. No, smocza krew, czy jakoś tak. To co dostał tam od tego swojego panicza całego. Jak on tam miał? Kuro? Coś tego typu. Zresztą, no nie wybaczcie, ale tego akurat faktu nie jestem w stanie przypomnieć sobie. Jak miał na imię ten gość. Ja to wiem, że chyba udało mi się znaleźć obejście właśnie tamtej trasy, tak żeby armata we mnie nie strzeliła, więc no normalnie prawo ja. Może to być właśnie sposób na moje zbawienie. Chyba widzę gościa, którego trzeba się pozbyć. Tak więc tym razem dyskrecja, może się uda. No nawet. Czarny proch? Czarne ziarna stanowiące fundament prochu strzelniczego. Substancja używana w alchemicznych ulepszeniach narzędzi protezy. Czyli to można ulepszać, fajne. Różnie szczycho naturze wybuchowej i okultystycznej. Nawet najzwyklejszy rodzaj prochu ma wiele zastosowań. Fajnie. Czy mam jakieś ulepszajki? Proszę, proszę, kto by się spodziewał. No ale dobra, jesteśmy już tutaj, to pewnie się okaże, że tam i tak bym nie mógł przejść, bo było zamknięte. Czyżbym miał rację? Owszem. No i tabletki, bo jakby inaczej nasz wspaniały wilk, czy tam jednoręki wilk, jak teraz powinienem go nazywać, bez nich żyć nie może już. Pozdrawiam dla wszystkich, którzy pisali, że zrobię z niego narkomana. Nie, ale tak serio, to no, ten jest naprawdę przydatny, więc fajnie jeździć ich na zapas. No dobra. A tutaj co mamy znowu? A, zamknięte drzwi. No spoko. I zobaczmy, co się tu kryje. Czy to jest jakaś wioska, czy co? Ale dobra, wiecie co, zanim coś to zanim będę zwiedzał, to pozbędę się tego wściekłego koguta. Nie wiem, czy to są jakieś ekspy, czy coś dodatkowe, ale no wolę tak to zrobić. Ach, super. Nie no, brawo ja. Chyba pogorszyłem jeszcze bardziej sprawę, niż to było wcześniej. Nie no, ale reasumując,
Na razie chcę iść do tego posążka, potem pójdziemy zajmować się resztą. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Więc no, nie mam zamiaru zmienić mojego podejścia do tej gry. W szczególności przez to, że no coś się może stać, jeśli będę za często umierał. A w ten sposób mogę chociaż łatwiej uciekać od śmierci. No i też, jak zauważyliście teraz, może przez ten, no dosłownie parę sekund, nie rozdałem punktów na nic. Głównie ze względu na to, że po prostu... No cóż, no, nie wiem dalej na co rozwinąć. I duchy? Nie wiem co to, ale jakie duchy? There's no end to those who seek the dragon's heritage. This was their fate. Because of those that pursued me. I didn't mean to involve them. Czyli że... A. Okej. Okay. Czyli że to wszystko to... Well, naprawdę się wydarzyło. Tylko nie wiem czy... My, jak w sensie nasza postać brała udział w tych wydarzeniach, czy jednak to po prostu z jakiegoś innego powodu zostało jej przedstawione. Ale tak czy jak te wydarzenia z rodu Hirata, no... Nawet jeśli oni zginęli, to przynajmniej my przetrwaliśmy. Mamy teraz jakieś tam przedmioty, które chcieli nam przekazać. Tak w sumie nie chcieli, ale my je wzięliśmy, no więc no. Nie czuję się bezpiecznie z tym wielkim bastardem, który jest przytrzymany do nas. Chciałbym nie być gravely injured just before the war begins. Ach, jeśli the worst happens. Only choice is to use fire. Those red eyes fear fire. That's what the Lord's proclamation said. Proclamations? What a joke. Ashina sure has a funny way of preparing for war. Proszę, proszę. Czyżby nasza nowa zabaweczka miała się okazać tu przydatna? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie nawet tak. Więc cóż, póki mnie nie widzą, bym w sumie... No może uczyć jednego unicestwa w ten sposób. Ale proszę, proszę, czerwono odcisk, czy tam co to jest? Nie no, patrzcie, psa. Ale niestety nie mogę go kontrolować. Wiesz, to wycisza się, póki pies tak szczeka i w ogóle. No, tylko, że odwiedziliśmy mikrofon, a pies znowu zaczął szczekać. Także... Miotać płomieni. Powiem wam szczerze, że po tym, co widziałem na trailerach i w ogóle, spodziewałem się trochę innego działania od tej broni, ale... Innego, powiedzmy... Powiedzmy, jakiego... O, nie. Ja... Miałem tego uniknąć. Klej. Dostań zawodowym klaczem. Ostatni płomień. Cóż. Połowa walki za mną w sumie. A ja już nie mam płomienia. Cóż. Nie jest to może najbezpieczniejsze, ale... Powiedzmy sobie szczerze, ja chcę go unicestwić. To było dziwne. Ale cóż, no mamy kolejną śmierć. Super. Wiecie co, jak nic będę... Chyba wiem nawet w co zainwestuję teraz, patrząc na to, że... Czemu to się wyświetla po raz kolejny? No cóż.
W sumie, dobra, wiecie co? Wziąłbym to, ale jeszcze jeden raz spróbujemy może się zmierzyć z tym bydlakiem. Tylko tym razem będzie trochę trudniej, patrząc na to, że mamy... W sumie o jedno użycie mniej. Nie, dobra, już jest wszystko w porządku, więc... Po raz kolejny. Chociaż widziałem, że tam można chyba przyciągać jakoś coś, więc... Można jakoś chyba przyciągać się do jego deski tej? No! Czy wy to widzicie? Już robię uniki. Nie. Nie będę was okłamywał, ale nie wiem, jak ja z tym mam sobie poradzić. Co to jakaś... Super, jeszcze ktoś z dzidą. Wiecie co, nie. To już za wiele jak na mnie. Chociaż... Dobra, tym razem nie. Tym razem już nie walczę. Wiejemy. Znaczy, mnie to wskrzeszenie w taki głupi sposób. Nie no. Wiecie co, nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby iść tutaj. Ale cóż, już chyba raczej nie odwrócę swojego losu. Nie mam innego miejsca, do którego, gdzie mógłbym pójść, także no. No niby mógłbym dalej tam się bawić w to te wszystkie... rody Hirata, czy co tam było. Wiecie co, chyba tam do góry lepiej nie iść. Dopóki się nie pozbędę tego ogra, czy co to jest? A, jest ten gościu. Dobra, jednak nie był taki groźny, jak mi się wydawało. Czyli to tylko ten ogr. Dobra, już wiem, że nie w boki, a do tyłu. Chociaż z tym widzę, że on się już nie regeneruje. Więc... No! Nie! To już jest po prostu wredota. Czysta wredota. Ale nie ma, przebacz. Ja się nie poddam, ja chcę tego ogra ubić. Jeszcze pastylki. Widzicie? W niektórych momentach tak jakbym mógł go chwycić. Aha, spoko. Czy to daje inny sposób na robienie śmiertelnych ciosów? Mamy 3 aktywacje płomieni, więc... Może się uda. A jeśli nie, dobra. Drugie wskrzeszenie się aktywowało. W najgorszym wypadku po prostu się ponownie wskrzesimy. Teraz będzie trudniej, już bez płomienia muszę sobie poradzić. Dobra, drugie wskrzeszenie. Niestety. Ale nie, no ja nie, tym razem jestem zbyt bliski zwycięstwa w moim odczuciu, żeby z tego zrezygnować. Muszę ostrożniej po prostu walczyć. Thank you.
Udało się! Udało się! Pozbyliśmy się dziadostwa! Super. Kolejny koralik i... Jeszcze sobie nie śmieszne. Umiejętność bierna to prawie działanie przy... Zdobądź umiejętność. Nie wiem, czy to jest zdobądź, czy w sensie zdobyłeś. Nie wiem. Wiedza medyczna jest kluczowa przy... Cieszynowi. Odnoszenie rany w walce jest nieuniknione. Takie techniki można podać mnie przez częste odnoszenie ciężkich obrażeń zdawanych przez godnych przeciwników. Nie. Czyżbym się tego nauczył? Aż muszę zobaczyć. Cek. Albo mam dostęp do zdobycia, albo... Właśnie w ten sposób zdobyłem ulepszenie swojej butelki leczniczej, czy co to tam jest. Wow. To już było. Nie ukrywam wam. Wow. Nie tego się spodziewałem po tej grze. Ale jest nieźle. Jest nieźle, dobra. Chciałbym pójść dalej jednak. Luneta kruka. Mam sobie rurkę używaną do obserwowania oddalonych przedmiotów. Trochę dziwnych przedmiotów, ale dobra. Wprawdzie każdy ślub ma dobry wzrok, jednak patrząc jednym okiem przez tę rurkę widzi się jeszcze lepiej. Ninja kruki służą Ishinowi Ashinie. Strzegą duchów zamku Ashina, wypatrując bystrym wzrokiem potencjalnych intruzów. Niewiele ukryje się przed wzrokiem kruka. Czyżby jakieś po prostu zabaweczka? I... O, super, nasiona tykwy. To już było, więc no. A tutaj... Tak więc... Chyba udało nam się wkroczyć na terytorium wroga. Nie wiem, czy to mądre. Byliście tutaj bez tykwy i w ogóle. Ale cóż... Jak tu już jesteśmy, to ja się nie poddam tak łatwo. Już mam 15 znowu. No nie! Co mi jaja robicie? Nie! Dobra, wiecie co? Teraz idziemy już po prostu do świątyni i... No ulepszę się może w coś tam, co tam sobie uznam za stosowne, gdyż nie ukrywam. Trochę mi to zaniepokoiło, że tak znowu zginęłem. Więc nie ma przebacz, idziemy tylko teraz. Nie odpoczynek. Do zaniedbanej świątyni, no ulepszamy się. Nie wiem, może coś jeszcze dostaniemy od tego całego rzeźbiarza. Bo zauważmy, że on często coś nam nowego chce dawać. I cóż... Zobaczmy najpierw, co Emma może powiedzieć. And Lord Kuro. Czyli to była Emma? No fajnie. Vision. Yes. Where is Lord Kuro right now? He's being kept near the keep at Ashina Castle. The gate to the castle, however, is shut. I see. I'm glad you've come. This power. It's been no, to już było, nic się nie zmieniło. Nasiono tykwy. A nawet już nie ma żadnej rozmowy, nic, po prostu zwiększyło się liczba użyć. Fajnie. Chociaż szkoda, że nie ma rozmowy. No, ten, jak już wspominałem, nie ma ręki. Może ma coś nowego? Zamontuj nowe narzędzie. Czyli, że nic nowego. I wiecie co, stwierdzam, że w sumie... Muszę się już trochę rozwinąć, nawet pod kątem różnych umiejętności biernych i takich niekoniecznie, powiedzmy, zdolności, które bym chciał, no ale jednak... Rozumiecie, im szybciej bym pozyskał jakieś nowe techniki, tym może byłoby lepiej, dlatego też... Zacznijmy może od... O, a tu co mamy? O, sztuki walki, szkoda. Wiecie co... Nie wiem. Ale niech będzie, że patrząc na to, że tu są jakieś bierne, to pójdziemy tędy. I co tu mamy? Okej, metoda M-Smak. Poprawa działanie przedmiotów leczniczych. Dam tam... On chciał wiesz, smaku, wzmocnienie efektu, jednak... Pracuje jakimś sprawie, że zacznie smakować lepiej. Ciekawe, dobra, wiecie co, jednak... Super. Wiecie co, nawet tego się nauczyłem, to też w sumie nawet niezłe i... Daje sztukę walki Shinobi Kyoklinga, technika, która
która przy użyciu niektórych narzędzi procesu mój wewnętrzny atak mniejszym narzędziem daje atak wspomagający dla narzędzia. Fajnie. Dobra, wiecie co, aż... Co przy użyciu narzędzia protezy można wykonać specjalnie takim mieczem. Użyć narzędzia protezy, atak wspomagający. Dobra, wiecie co, aż to sprawdzę. No faktycznie, działa. Tak więc, nieźle, fajnie. Mamy nowe zabawki. Tylko jedyne co, to muszę dokupić tych symboli, albo no, w sumie nawet nie dokupywać, bo jeszcze trochę ich mam, no ale rozumiecie chyba co chodzi. Spodziewałem się trochę większej ilości rzeczy, ale no. Ciekawe nazwy, technika MMY Smak. Co to jest? A, dobra. Więc tak, teraz... Na czym to skończyliśmy ostatnio? A tak, tutaj. Tylko, że teraz już chyba tego ogra nie będzie, bo jeśli będzie, to niekoniecznie jestem z tego powodu... Nawet nie tylko zadowolony, co... Dobra, czyli to był jednak jakiś coś w stylu bossa. W sumie można chyba to nazwać bossem. Co ja, jak nic, to był boss, jakiś coś. W sumie jak to inaczej nazwać? Więcej niż jedno życie. Tak. Więcej niż jedno życie, tam jeszcze ewentualnie dosyć mocno taki... boskie konfetti! Konfetti z boskim boksem jest służone do przepędzania widm. Papier powstaje w trakcie obrzędu, podczas którego ścierć drzewny jest rozcieńczany uświęconą wodą, żwiglaną wodą. Tak jak bogowie pobłogosławią tę wodę, tak konfetti pobłogosławią tych, którzy będą rozkoszować się jego dotykiem, co umożliwia takie atakowanie widmowych wrogów. Jakieś duszki! A bo wiecie co, nawet nie wiem gdzie ja idę tak naprawdę. Super. Liczyłem powiem szczerze, że może tutaj by można było pójść coś, ale chyba nie. Trzeba by gdzieś naokoło. Tak więc... Tylko bym się tutaj pozbył tych wrogów i zająłbym się właśnie już czymś innym. Czyli zwiedzanie dalej. Ale niestety obecna sytuacja jest nawet wręcz... zbyt zachęcająca do tego, żeby się tu z nimi bić. Myślę, że co, że tu ktoś jest? Super. Jakiś dzwonkiem, który będzie wołał wszystkich. A jak mi ten zborem palnym jest groźniejszy, dlatego najpierw jego trzeba by... uczestwić. To było łatwe. Nawet łatwiejsze niż myślałem, że będzie. No ale coś nie ukrywam. Uje! Super! No to się już zaczyna. Pokaz umiejętności się zaczyna. A może raczej ich braku. Wiecie co, aż wykleję tą tykwę. I w sumie chciałem sprawdzić jak działa ten top break. Chyba musimy wiać. No, nie wierzę. Ja oczywiście, że się wskrzeszam, no i wiemy. Jeśli tutaj znowu jest kolejny tego typu gościu, wiecie co, tym razem pastylkę wezmę. Nawet ze względu na to, że... dobra, mam nadzieję, że oni sobie pójdą, bo... No ale kontynuując, pastylkę wezmę nawet ze względu na to, że po prostu ty kwestia tak przydatna w krytyczniejszych sytuacjach. Okej, jeden z nich kto biegnie. Czyli da się ukryć przed nimi. Fajnie. Masz karę za odwrócenie się do mnie plecami. Wszystko tego się pozbędziemy i powinno być dobrze. A z tamtym, no, nie wiem jak będzie, ale spróbuję sobie poradzić. Więc mam toporek.
No bo nie mam wskrzeszenia, więc może jednak nie był mądry pomysł. Aby z nim się bić. Chociaż on nie jest jakiś super zaawansowanym oponentem. Szczerze mówiąc, na to, że jest dwużyciowcem, posiada takie ataki. Jest podobny do tego, z którym już walczyłem, więc... Więc powiem szczerze, może nawet nie uda mi się tu nie zginąć tak prawdziwie. Tak, to jest chyba taki sam nawet. Pod kątem wszystkiego, oprócz tego powiedzmy swojego... tej swojej... nazwy. Za dużo Dark Soulsów pod kątem sposobu działania, interfejsu i w ogóle wszystkiego. Nie. Wiecie co, nie. Zbyt duże ryzyko śmierci, tak. Wiecie co, nie wiem. Może zostawimy go na później, na razie się przeskradam i tyle. Tak chyba byłoby w sumie najbezpieczniej. No jak nic. Tak. Więc teraz tylko... O, pomysł, super. Ale ktoś mi powiedzieć, co się dzieje z tą grą? Ale dobra. I teraz to naprawdę pokazało mistrzostwo swoich możliwości. Mistrzostwo po prostu. Więc żywi pastylkę. I cóż, no i lecimy dalej. Jednak bym się tylko przerzucił tutaj na shuriken ewentualnie, bo do nich mam nową technikę bitewną. I tak czy siak, mój cel główny teraz to będzie... Przejść jak najdalej niepostrzeżonym przez większość. Mogę tutaj z jednostkami sobie poradzić w ogóle, ale no nie z tym tamtym dwużyciowcem. Chyba wie, gdzie ja jestem. Czemu to nie wyszło? Chyba nie umiem używać tych technik za dobrze. Tak więc no. Nie wincie mnie, jeśli będę naprawdę lamił czy coś, ale... A by mi się wydawało, albo tutaj coś... bądź ktoś był... Wow. To było... prostsze niż myślałem i faktycznie tam ktoś jest. Ale tylko chwilowo. Dziwne. Chyba wiecie co, idziemy tam, gdzie nazwą to święte konfetti, czy co tam było. Bo jednak nie chciałbym tak sterczeć i sterczeć. W szczególności, że już pół godziny, a prawie nic nie osiągnęliśmy. Tak. Tylko patrząc na to, że zazwyczaj jeśli coś dają, to oznacza to... Weź to może ci się przydać, to... No. Nawet dla samej bezpieczności... Czytaj, o kwiecie się nie zawróć, jeśli ci życie miłe. Nie zostaniesz głowy bez... Nie zetniesz głowy bez głowemu. Nasze miecze i piki zawiodły. O. Czyli, że chyba faktycznie... Wiecie co? Sporo ryzykuję. Próbuję złapać tej gałęzi, ale... Jest tu coś? Jakiś... Dalsza droga, cokolwiek. Jakieś znajdźki. No, to był. Bez jaj. O, jak miło. Tylko trochę mnie zranili. Dobra, tylko wiecie co? Ja naprawdę nie do końca wiem, co ja teraz mam ze sobą zrobić. Patrząc na całą sytuację.
Widzę tą gałąź, ale co potem? Więc co, jeszcze raz tam spróbuję się uchwycić. No, sami spójrzcie. Mamy gałąź i co? Tam raczej nie uda się uchwycić. Chyba, że hop. Ta, dało się jednak. Czyli to tylko ja zlamiłem. No ale patrzcie, no tutaj zawróć, nie utniesz głowy bez głowy. Nie wiem, co to może oznaczać, ale no nie mogę się tam dostać. Więc może coś tutaj pominęłem. Chyba, że trzeba jego ubić jednak. Wiecie co, może bym spróbował go z zaskoczenia wziąć nawet. W sumie tak szczerze patrząc na to, że z zaskoczenia można wziąć większość oponentów chyba, to warto byłoby spróbować nawet. Tylko muszę to zrobić w ten sposób, żeby... No, więc kontynuując, tylko muszę... Tak mądrze rozplanować, żebym znowu nie wpadł na całą armię. To pierwsza sprawa, a druga, żeby go uchwycić. Nie wiem, czy to jest nawet możliwe. Chociaż mam dwa wskrzeszenia. Chyba już on został osamotniony, więc... No. Co złego może się stać? Nie wiecie, co on tak łazi, że nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby go tak złapać. Więc po prostu może idźmy na bitwę. Nie chcę tabletek, nie chcę konfety, ja chcę moją butlenkę. No, to było wredne. To, że mam dwa wskrzeszenia gościu, to nie oznacza, że od razu możesz mnie tak pomordowywać. Wiecie co? Aż mi spróbuję jak zareaguje na ogień. O, płonie. No nieźle. Nie wiem, czy ktokolwiek spodziewał się tego wszystkiego. Nie, ja się nie poddaję. Bierzemy pastylki ostatnie chyba, które mi zostały. Jak go unicestwię, zobaczycie. A żebym musiał poświęcić na to całą resztę odcinka. Co jest? A, okej, okay, dobra, nie miałem aktywnego drugiego wskrzeszenia. Zapomniałem. Derp? Co się dzieje? Aha. Czyżby się zaczęły konsekwencje? Co, chyba się zaczęło. Jest super. You're awake. A tak po prostu, więc obudziłeś się, jakby nigdy nic. Your death is not your fate. Just yet. Wiecie co, chyba odpuszczę sobie drogę tam dalej, dopóki nie przećwiczę trochę gry i wrócimy do tych wspomnień. O, esencja moru, rzeźbiarz? Gdy gdzieś tam cały czas rozmawiała za... Złobolały kaszel. Kaszlący mężczyzna z zapałem rzeźby posiążki Buddy, aby nie zostać pochłoniętym przez płomienie. Posiadanie tego przedmiotu zmniejsza szansę na otrzymanie pomocy losu i... Esencja mroku, zlękniona służka? Znaczy moru, jakiego mroku? Gdzieś tam cały czas rozmawiał złobolały kaszel. Kaszlącą jest starsza kobieta, która bardzo martwi się o los swojego ukochanego pana. 13%?! Dzisiaj umiera obdarzony mocą smoczego dziedzictwa, tym bardziej rozpowszechnia się po święcie choroba zwana smoczym morem. O, niedobrze. Jeśli ktoś znany wilkowi kaszle i szczęście padło za chorobę na smoczym morem, im więcej wilk posiada esencji moru, tym mniejsza szansa na pomoc losu. O. Super. Czyli to są te wszystkie konsekwencje. Dragon rot.
The stagnation overflows and spreads, a disease that leads eventually to death. What are you talking about? You don't need to worry about me. I'm not normal, you see. It's difficult for me to speak now. Ask Emma about the rest. Okay. Sądziłem, że to będą jakieś trochę inne konsekwencje, ale... Have you seen the sculptor lately? Yes. He's... All I know is what Dogen told me long ago. That the dragon's heritage can bestow the power of resurrection. However, it is not any ordinary power. Repeated use leads to stagnation, which will eventually reach a point where it overflows. This causes those who do not have the power to become sick. A disease known as dragon rot. He knew much about it, but even so, he was unable to determine a cure. Forgive me. Is there a way to treat this dragon rot? Czyli, I do not know. However, it must be stopped. Czyli, że co, że przynajmniej te NPC umrą? But the first step is to look through my mentor's research and see if I can discover a way. Thank you. There must be a way. The first step is goodbye. Dobra, wiecie co? Nie, jedno co to... Może kupmy sobie te symbole ducha, te trzy brakujące, żeby mieć tą piętnastkę i... Może warto byłoby jeszcze... Co to chciałem? A dobra, nie istotne, dobra, wiecie co, może po prostu... No, kontynuując po prostu, może idźmy zająć się tym. Oczywiście nie jakoś szczególnie długo, bo mam parę minut tylko na zakończenie odcinka. Więc cóż. Bo po prostu pozwiedzajmy dalej, bo tam ostatnio pamiętam, że trochę zrobiliśmy, ale no wiele zostało, powiedzmy sobie szczerze. Jak ja mogę zapomnieć o tym, że muszę odczekać przed drugim wskrzeszeniem? Co spowodowało, że ja tak... chętnie, no... się tłukłem z tamtym gościem. Czyli ktoś tam jest... dobra. To spróbujmy chociaż część wyeliminować w ten sposób. Myślę, że tych stoporami nie będę lubił. Try not to move, it'll make your wounds worse. No, I must go. There is a shinobi hunter among the bandits. He's highly skilled. If I don't face him, oh! I forbid it. You are in no condition. Łowca shinobi. Okej. Okay. Nie wiecie co, coś tak sądzę, że trafiliśmy po prostu pomiędzy młotem a kowadłem jesteśmy. Z jednej strony mamy tego generała i nie wiem co robić, a z drugiej jest ten, no tutaj ten łowca shinobi. Who are you? I'm not a thief. You're the young lords. Oh, thank goodness. Honorable shinobi. Those filthy bandits are after the young lord. They've already climbed the hill and set the estate on fire. It looked as if the young lord had no way to escape. I beg of you, shinobi. Please rescue the young lord. I entrust this to you. Od trutka w proszku. Czyli tu miała zaraz być jakaś trucizna, czy co? Potężna trutka przyrządzona przez klan z zatopionej doliny. Znaczy ten anormalny otrucie. I na pewien czas zwiększa odporność na truciznę. Niebezpiecznie w toksycznych rejonach zatopionej doliny znajdują się złoża magnetytu. Przy wydobyciu niezbędne jest posiadanie otrutki w proszku. Thank you. No cóż, nawet nie wiem jak to skomentować. Poza tym, że chcieli mnie spalić, teraz to mnie jeszcze zatruć?
O, kolejny. You're the young master Shinobi. Yes. What good are you? You were nowhere to be seen when things went south. Wait, tell me you didn't lead them here yourself. The timing of their attack was perfect. Normally those bandits wouldn't have stood a chance. Yes. Yes, it had to be you. I hope you die, traitor. No, bardzo miłe słowa, muszę przyznać. Co, zobaczmy, da się tam wskoczyć na ten dach? Nie, no niestety wygląda na to, że nikt nie chce mnie na dachu. W sumie nie mam co się dziwić. Ale dobra. Jakiś gościu? Okej. Okay. Oj, to żywy. Good sir. Are you a looter too? Good sir, you look like a shinobi, I think. Are you looking for something? Well, in any case, I found this place first. Hmm? So, keep your eyes peeled out there, huh? And, you know, don't let the door hit you on the... Oh, by the way, while I was on my way here, I saw a three-story pagoda on top of some cliff. It was a fine pagoda. Really fine. I bet there's some kind of treasure kept in there. Gotta be. That's what I think, at least. Dobra, cóż. Zauważam to podczas rozmowy, to trzeba tu pójść i... Ognięty posążek Jizo. A. Mała figurka Buddy owinięta w czerwony materiał. Wzniesie ją w dłoniach w trakcie modlitwy, by przywrócić jeden z plot mocy wskrzeszenia. Ognięcie posążka Jizo to gest rodzicielskiej miłości. Materiał ma sprawić, by dziecię mogło żyć w spokoju. Dalej żyć w spokoju. Ciekawe, ale... Niektóre przedmioty są naprawdę co najmniej intrygujące. Jakieś posążki w ogóle. No ale dobra. Super, już mnie zauważyli. Super, prawie mnie spalili. Proszę, proszę, mamy nasze tarcze, o których była mowa przy toporku. Tak więc... No, także pora nie trafić w nikogo z tym toporkiem. A, fajne. Ale to jest na pewno... Tak, faktycznie, to jest wymaga... Bez tego chyba naprawdę nie mogę ich pokonać. Wow. Ej, to co by było, gdybym tu przyszedł bez tych symboli ducha? Nie, bo widzę, że ten toporek jest naprawdę fajną bronią. No ale co... Powtarzam się. Co by było, gdybym przyszedł bez niego? Zaraz żałuję, że nie ma tu z tym zapisu, bo z chęcią bym zapisał to wszystko. Ale cóż, nie ma to nie ma. Może mnie nie zauważą. Nie będę ukrywał, patrząc na to wszystko. To nawet chyba tak będzie dla mnie i dla wszystkich lepiej. Co? Wow. Nie no, nieźle. Pastylki, fajnie, fajnie. Super, jakiś... Czy to boss? Nie no, bez jaj. Serio mogła. Nie no, tego bym się po tej grze nie spodziewał. No, ale niech będzie. Dobra, to chyba było. Nie mogę? Myślałem, że to będzie jakaś droga do bossa, czy coś. Czyli, że jednak tak jak myślałem, dopóki nie wymorduje się tych tutaj, to... Nieźle. To jest ten łowca Shinobi? Ensign z Misen. Czy jakoś tak, Misen. Naturalnie pchnięć. Pchnięcia nie można zablokować, ale można je odbić. Można również zastosować kontry Mikiri.
która wręcz powiedzenia zada więcej obrażeń po prostu niż zwykłe odbicie. Fajne, ale wiecie co, no powiem wam szczerze, nie planowałem tego, nie sądziłem, że to będzie aż tak potrzebne. Super, no i oczywiście wszystkich mam teraz na głowie znowu. Bo nie wiem, co ja sobie myślałem podczas zaczynania tego, ale nie było to na pewno nic mądrego, patrząc na to, że nie wiem, że zauważyłem, że gościu chyba dwa życia, a ja się na niego rzucam bez wcześniejszego przygotowania. No wiecie co? Nawet nie chodzi mi tutaj o to, żeby wiać, ale... Chociaż zażyć pastylki czy coś mi się przydało. No, cóż. Ach, o Jezu. Nie byłem przygotowany na walkę z... W sumie ze wszystkimi... O Jezu. Śmierć? Nie. Nope. Szybciej, butelka, klej. No. Nie, ja nie chcę umierać. Nie no, to było wredne. Dobra, wiecie co? Chyba będę musiał naprawdę jakoś, nie wiem, przećwiczyć tą grę czy coś. O, dobra, jest punkt umiejętności. Zobaczmy, czy mam coś dostępnego. Skok z odbiciem. Albo pozwala przed atakiem, bo więc... Skok z obiciem, skok ze słom. A nie ma skoku z atakiem czy coś? Nie, no dobra, wiecie co. Obawiam się trochę tego całego moru, więc... no cóż, ja oczywiście będę kończył w ogóle, ale... Tam widziałem, że było napisane coś o tym gościu całym... Tym, no wiecie, tym nieumarłym, więc może powiedzmy, spróbujmy do niego podejść, zobaczyć co i jak... Gdzie jest Emma? No dobra. No, zobaczcie tylko, gdzie jest Emma. Nie wiem, może tam gdzieś polazła? Chyba nie. No dobra. To. What are you doing? Okej. Oh, I didn't realize you were here. The sculptor has been coughing blood. I took a sample of this blood for my dragon rot research. A sample of his blood? Yes. Blood that he's coughed up. The color of the blood itself appears to be tainted, stagnant, but the sculptor's blood alone isn't enough to reach any conclusions. Is there anything I can do? Yes. Bring me samples of blood coughed up by others that suffer from the dragon rot. If I have more, I'll be able to learn more about the disease. If I come across anyone afflicted by the dragon rot, I'll ask them. Thank you. Cóż. Wiecie co? Chyba nawet pamiętam. Tam są dwa. Mam te dwie esencje, tak? Chyba tak. Linkana służka. Tak, dobra, wiecie co? W następnym odcinku w takim razie już pójdziemy zająć się tą całą zlękaną służką. Może spróbujemy jeszcze ubić tamtego gościa znowu. I no, ja nie wiem, powiem szczerze. Znowu taki dosyć fajny. Ujęcie dzięki przypadkowemu ruszeniu myszki, także no. Jeśli wam się podobało, to oczywiście mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę czy tam komentarz. No i ja się póki co żegnam. No, do zobaczenia w następnych odcinkach z Sekiro, które mam nadzieję będą mniej śmiertelne niż ten. Więc to tyle. No, hej.